bardzo serdecznie, tutaj Prydak z kanału Pekusie Prydak. Moi drodzy, dzisiaj mamy dla Was garstkę nowości oraz aktualności dotyczących naszej działalności, naszej wspólnej działalności w postaci kanału Pekusie Prydak, ponieważ ten kanał nie jest stworzony tylko przeze mnie, przez Pekusia, ale także z Wami dzięki Waszym komentarzom pod filmami, dzięki Waszym wiadomościom na fanpage'a, czy to na profile prywatne na Facebooku, czy to po prostu zaczepki w świecie rzeczywistym. Za co oczywiście wszystko serdecznie dziękujemy i zapraszamy do dalszej współpracy, dalszego podawania nam rad, wskazówek. Moi drodzy, dzisiaj Wam przedstawię kilka newsów, które są bardzo ważne dla przyszłości naszego kanału, ponieważ bardzo zmienią to, jak nasz content wygląda po prostu w tej chwili, jak to wszystko, co razem tworzymy, wygląda w chwili obecnej. W ciągu następnych kilkunastu miesięcy, kilku miesięcy to wszystko po prostu na pewno ulegnie zmianie dzięki właśnie tym newsom, które Wam teraz tutaj przedstawię. Zatem bez zbędnego biadolenia zaczynamy show. Po pierwsze, moi drodzy, partnerstwo. Kilka dni temu udało nam się nawiązać współpracę, partnerstwo z taką siecią jak Epic Makers, która zrzesza już jakąś tam całkiem dużą grupę YouTuberów. Dla nas osobiście jest to wysoki skok w rozwoju naszej działalności internetowej. Mam nadzieję, że to pozwoli nam móc łatwiej kontaktować się z innymi twórcami, aby móc tworzyć razem właśnie z nimi jakieś treści dla Was, coś naprawdę ciekawego, interesującego, wartościowego i być może edukacyjnego dla Was, aby móc ucieszyć Wasze oczy, być może uszy, umysły i tyle. I Was po prostu czegoś nauczyć, ponieważ jak wiadomo, razem zawsze raźniej, lepiej i bardziej na bogato, coś takiego. Po drugie, moi drodzy, sezon letni. Kilka razy w podsumowaniach naszych odcinków Zajadamy, Oceniamy mówiliśmy o sezonie letnim. Już Wam mówię, co to jest konkretnie. Prawdopodobnie od połowy czerwca do końca lata, czyli to jest 20 któryś tam wrzesień jakoś, będziemy wrzucali odcinki Zajadamy, Oceniamy z nadmorskich miejscowości. Oceniana będzie na pewno pizza, być może kebaby. Z takich miejsc jak Łeba na 100%, Ustka, Poddąbie będzie chyba jeden odcinek. Oraz jeżeli zdążymy, jeżeli nam czas pozwoli, to będzie też Darłowo. Mam nadzieję, że to się uda, ponieważ będziemy mogli i my, i Wy posmakować, zobaczyć, jak smakują te wszystkie potrawy, dania. Przede wszystkim pizza z nadmorskich miejscowości w okresie letnim. Więc moim zdaniem będzie grubo. Po trzecie, Zajadamy, Oceniamy Warszawa. Jakiś czas temu byliśmy w Warszawie u niejakiego poszukiwacza, który nosi imię Adam. Nagrywać odcinki Zajadamy, Oceniamy, które będą miały premierę pod koniec września lub na początku października. Tam jest kilka odcinków, naprawdę będzie ciekawie. Dziękujemy Adamowi za to, że nas po prostu przyjął w gościnę i pozwolił nam nagrać odcinki ze stolicy. I po drodze również porozmawialiśmy sobie z nim w kwestiach YouTube'a, czyli na temat tego, co by można było zmienić na naszym kanale. Jakieś rady nam podał, wskazówki dotyczące tego, co by można było nowego wprowadzić oraz co można by było po prostu zmienić na lepsze, aby móc przyciągnąć uwagę większej ilości odbiorców oraz bardziej ucieszyć oczy obecnemu gronu widzów. Zatem wydaje mi się, że owoce tej współpracy poznacie na pewno niedługo, ponieważ już coś szykujemy właśnie z tymi założeniami, jakie obraliśmy podczas tych rozmów w stolicy Polski. Zatem ciekawie. Czwartym newsem, moi drodzy, jest to, że szykujemy dla Was dwie nowe serie na kanale. Pierwsza z nich to Spróbuj się nie zaśmiać. Czasem będzie to nagrywane wspólnie z Pekusiem, czasem będę to sam nagrywał. Po prostu to zależy od tego, czy będziemy mieć razem wolny czas w tym samym dniu. I po prostu tyle. Zależy od sytuacji. Druga seria to będzie nagrywana wyłącznie przeze mnie. To będzie coś, powiedzmy, dokumentalnego, ale w takiej bardziej rozrywkowej formie. To będą materiały na temat tajemnic, spisków, duchów, demonów, różnych takich tajemniczych i mrocznych spraw, mrocznych rzeczy, istot czy czegoś takiego, więc wydaje mi się, że te dwie serie całkiem dobrze rozwiną kanał i bardzo zaciekawią Wasze uszy, oczy, umysły. Więc wiecie co? Wydaje mi się, że... Nie ma się czego bać. Chyba. To tyle od nas w tym filmie. Nie zapomnij, drogi widzu, zostawić po sobie śladu w postaci lajka i komentarza. Wyślij ten materiał dalej znajomym. To bardzo motywuje. Jesteś nowy i chcesz dołączyć do mafii YouTube'a? Wystarczy zasubskrybować ten kanał i wbić na naszego Face'a oraz grupę. No i już przejmujesz internet. Nie widziałeś poprzedniego odcinka? Nic straconego. Kliknij w film po prawej stronie lub wybierz randomowy materiał.
Niech los tobą pokieruje. Chyba mu ufasz. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.